Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilathis i dzisiaj będziemy rysować, ale rysować rzeczy, których brakuje. Możemy też spróbować rysować inne rzeczy, proszę bardzo. Nice! A, myślałem, że się pojawi ta ryba czy coś takiego, ale nie, to jest pierwszy poziom, spokojnie możemy też robić inne rzeczy. Ucho musimy dorysować, czyli na początku będzie jakiś tutorial, będzie poradnik, co musimy zrobić. Nie pasuje mu to ucho, jest za wielkie, wygląda jak wielka litera E. O, no dobra, niech będzie, proszę bardzo. O, musimy narysować, proszę bardzo, kapcia jakiemuś Mikołajowi perfekcyjnie. O, co? Że jest źle? A może mu całego kapcia pomalować jeszcze, co? Możemy... Zróbmy mu kapcia w dziury. O, to będzie taki dziurawy kapeć, proszę bardzo. Ciekawe, czy wtedy się nie obrazi. A możemy mu takiego zrobić wielkiego buciora? O, tak, bo ten Mikołaj ma... Ten Mikołaj ma stopy XXL. Proszę bardzo, nice. I tu będzie miał jeszcze taką gwiazdkę. Taką, nie wiem, czemu uda mi się gwiazdkę zrobić. O, taką kowbojską gwiazdkę. No i perfekcyjnie. Nice. No jak? No jest dobrze przecież. Dobrze jest. Dobra, wyczyśćmy. No i muszę teraz po liniach, tak? Idealnie po liniach, nice. Pyk, pyk, pyk i pyk. Dobra, nieważne co zrobiłem, gra po prostu kazała mi to skipnąć, to był poradnik. Dobrze, możemy mu narysować... Możemy mu akwarium narysować. O, a myślę, że gra mi jeszcze pozwoli coś dorobić. Korona. I najlepiej, żeby to było za jednym pociągnięciem. Czy jeśli zrobię... Czy mogę ci narysować tak naprawdę cokolwiek, jeśli chodzi o koronę? Czy mogę ci narysować po prostu toaletę taką? Czy będziesz zadowolony z takiej toalety? A chwila, a jak zrobię tak? Jest! Kibelkowa toaleta, nice! Co to jest? W nagrodę odblokuj. Nie potrzebujemy. Kibelkowa korona, to jest najlepsze. O, od teraz będziesz musiał zgadywać, co narysować. No jakby już wcześniej. A, chcesz piłkę pewnie. Zakładam, że chciałbyś na przykład piłkę, ale chciałbyś piłkę do piłki nożnej, tak? Więc narysujemy ci piłkę do piłki nożnej. Myślę, że piłka do piłki nożnej byłaby perfekcyjnym rozwiązaniem dla ciebie. Dobrze, zrobimy więcej kresek. O, piłka do piłki nożnej, no i perfekcyjnie, no. Idealnie, udało się. Pali się. Może byś chciała na przykład... Wiem, co zrobimy. Zrobimy chwila. Muszę rysować. Zrobimy podwójny wąż strażacki, który leje wodą w to. Zgadzasz się na to? O, będzie podwójny wąż strażaczki. Tak. O, proszę bardzo. Podwójny wąż strażacki, który ugasi wodę, a ty będziesz mogła bez wychodzenia z domu, w sensie mieć ugaszony pożar. Nie. No gra ewidentnie nie chce. No dobrze. A może jakbym ci na przykład... Taką prostszą rzecz, żebyś mogła na przykład skorzystać z drabiny. Co o tym myślisz? To jest dobry pomysł? Czy schodki nie są za wysokie? Nie są za wysokie. To po prostu idealna długość. Idealna! Co brakuje ci? O, ja wiem, czego ci brakuje. Chcesz mieć monokl. Chcesz mieć taki monokl, ale taką przepaskę na oczy dla tych. Jak dla piratów. Nie ma problemu, proszę bardzo. Wszystko jak najbardziej można zrobić. Co jeszcze można byłoby mu narysować zamiast na przykład opaski na oczu? Macie jakieś pomysły? Coś ciekawego? Sztuczną brew mu dorysować na przykład. O. Nie podoba ci się? Oko mam mu dorysować? A, ja wiem, te kropki puste im się nie podobają. Dobra, to dorysuję jeszcze jedną obramówkę i teraz im się będzie podobać. No dobra, może nie. A dobra, narysujmy już tu ten okular, więc zróbmy ci tak... A, to tyle. Nawet się nie połączyło. Dobra, okej, jeśli ci pasuje. Co chciałbyś? Ręcznik ci mogę dorysować. Pasuje ci taki ręcznik? Taki z Grecji. Taki jak kiedyś nosili. Muszę ci zamazać to wszystko. W sensie nie możesz sobie wyobrazić ręcznika całego. Niektóre rzeczy to wystarczy, że narysuję tak normalnie. A czasami to trzeba jakieś takie cuda rysować. Dobra, proszę bardzo. To twój ręcznik. Już jesteś zadowolony? Dalej nie? Dobra, to może ręcznik musi zakrywać więcej. Dalej nie? Dobra, ręcznik będzie też zakrywał ci nogi, więc automatycznie z tego ręcznika robią ci się spodnie. Czy będziesz zadowolony z takiego rozwiązania? Nie, czyli spodnie razy dwa. Dobra, to idealnie wykorzystam ten fragment i zrobimy spodnie razy dwa. Tak? Jesteś zadowolony? Też nie. Dobra, to zrobimy ci jeszcze koszulkę.
Czy z koszulki jesteś też zadowolony, czy nie? Muszę jeszcze im zamazywać to wszystko, bo nie, bo oczywiście nie można sobie wyobrazić, że koszulka jest pełna. Normalnie koszulki robią tylko obramówki i nic więcej. Ale okej, niech będzie. Dobra, proszę. Jesteś zadowolony? Może jeszcze czapkę chcesz jakąś taką? O, proszę bardzo. Chcesz czapkę? Bez czapki byłoby źle, ale z czapką już będzie lepiej, prawda? Teraz na mieście możesz już się pokazać, tak? Co chcesz jeszcze? Słuchawki? O, takie słuchawki, proszę bardzo. Dzień dobry, robię w telekomunikacji. Chciałam zaoferować nową ofertę. No, a co tutaj jest? Skoro gra mówi mi, żebym narysował mu shorty, to narysuję mu shorty. Proszę bardzo, masz jakieś spodnie. Jesteś zadowolony? Nice. Totalnie wszystko zakryłeś. Totalnie. Chyba w nogawkę schowałeś. Dobrze, co ty tutaj śmierdzące? To ręcznik. Znowu przydałoby się wiadro z wodą. Proszę bardzo. Nie? Dobra, to narysujmy ci wielkiego kapcia. Ale takiego, który jest w stanie ogarnąć ten smród. Dalej nie, to może takiego kapcia mniejszego. Ćwierć kapcia? Dobra, dalej nie. Dobra, to jeszcze raz. Kapciucha chcesz? Takiego ładnego. Kapciuch. Okej, kapciuch pasuje. Teraz już smrodu nie ma, bo został zamknięty w środku. Co tutaj mamy? Nie wiem, co byś chciał. Łopatę na przykład. Mogę ci dać. Łopata ci pasuje. O, jakby ci dał łopatę. Bardzo dobrze, odkryłeś złoto. Mógłbyś się podzielić trochę, ale no. Samochód smutny. Zawsze jak coś nie może się poruszać, to daje mu się laskę. Laskę, o której może się oprzeć. Więc proszę bardzo, to laska dla ciebie. Nie? To dam ci drugą laskę. Teraz? Też nie. To masz trzecią laskę. Też nie? Dobra, to połączmy wszystkie laski. Jest zadowolony! Perfekcyjnie, proszę bardzo. Ja wiedziałem, co robię. Imbryczek na lewo nam czegoś. Wydaje mi się, że tu filiżanka wystarczy, ale nie, to za proste by było, prawda? Gdyby to była filiżanka. A jednak! Jednak jest dobrze. O, płacze nam talerz. Ja wiem, dlaczego on płacze. Mamy wodę, mamy nóż, ale brakuje porządnego, srebrnego, schabowego. Musi być schabowy na talerzu, żeby można było mówić o jakimś posiłku. No pusty talerz to... Po co ci... Ktoś mógłby powiedzieć, może pomyśleć teraz, widelec. Ale po co mu widelec, jeśli dalej ma pusty talerz? Pomyśleliście o tym? Proszę bardzo. No dobra, może jednak nie. Więc zróbmy najlepszy trójząb we wszechświecie. O, jeszcze czegoś brakuje. Dobra, czego brakuje? Pogrubiłem rączkę, jest dobrze. Okej, okay, teraz możemy zjeść buzię na talerzu. Dziwne, ale okej. Okay. Krzyżyk, kółko. A pewnie byście chcieli trójkąt. A jak zrobię odwrócony trójkąt, to będzie dobrze? Odwrócony trójkąt. Może musi być zamknięty. A jak zrobię odwrócony trójkąt na odwróconym trójkącie, to jest dobrze? A jak zrobię jeszcze trójkąt z tej strony, to też będzie dobrze? I trójkąt, to może jeszcze stąd zrobię, dobra? Co wy na to? Też nie. No dobra, no to macie ten trójkąt. Wystarczy sam trójkąt? Wystarczy, nawet nie musiałem uzupełniać. Myślałem, że jakąś buźkę narysuję, czy cokolwiek takie. Nie, po co? Po co? Dalej. Czy miałem zabawę grając w to? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, dziękuję. Muszę zobaczyć. Może dać ci w ręce... dam ci... parasol. Co ty na to? Brzmi jak pomysł? Parasol? Dobrze, ja wiem. Parasol trzeba połączyć w jakiś sposób, żeby był lepszy, tak? Parasol z uchwytami na ręce. Dobra, to będzie większy parasol w obie strony. To będzie giga ultra wielki parasol. To będzie szablo parasol. Dobra, jeszcze większy? No co jest nie tak? No przecież dobrze jest. Dobrze, to może zwykła kreska. Trochę większa kreska. To jej nie odpowiada. Może rzeczywiście trzeba zrobić parasol. I dać jej parasol. Też nie. Myślałem, że parasol będzie rozwiązaniem wszystkich tematów, ale jak widać nie. Dobra, spróbujmy zrobić jakoś tak parasol. Nie wiem, jak się rysuje parasol. O! Teraz jej pasuje parasol. Czemu akurat teraz pasuje? Tamten był lepszy. Był większy, silniejszy, mocniejszy. Miał uchwyty na ręce.
Nie wiem, nie rozumiem ludzi. Małpa płacze. Jak małpa płacze, to małpa chce banana. To jest standard. Jak małpa... Ewentualnie to jakaś nieogolona dziewczyna. Albo facet. Jedno z dwóch. O, wszyscy płaczą, bo mają wąsa. Ty dostaniesz takiego lepszego. Ty dostaniesz takiego sarmackiego wąsa. Takiego wąsa, że jak oni zobaczą twojego wąsa, to będą mieli takie... O, ja też bym chciał takiego wąsa. Takiego wąsola to ja też bym tutaj chciał posiadać, proszę bardzo. Nice, no! Może ich jest grubszy, ale twój jest dłuższy. Perfekcyjnie. Jest i kot, który jest na drzewie. Czy mogę ci na przykład dobudować drabinę tak samo? W sensie chciałbyś drabinkę na przykład? Jesteś w stanie zejść po drabinie? Dobra, jest w stanie zejść po drabinie. Myślałem, że będziemy musieli dzwonić po straż pożarną, ale jak widać nie. O, on nie ma głowy. Więc dorysujemy mu głowę. Ale dorysujemy mu głowę w kształcie serca. O. I zrobimy mu oczy. I nie musiałem robić nic więcej. Głowa w kształcie serca. Bang. Proszę, od razu. Okej. Okay. Analiza sytuacji. Więc mamy do wyboru XX kółko kółko. Więc wybieramy czerwone kółko z X-em. Większe kółko. Kółko w kółku w kółku, ale robimy duże kółko. Kółko pełne. Więc zamalujemy też inne kółka. Tak, zamalujemy inne kółka i będziemy w stanie wygrać. Zamalujemy też X-y, żeby nie myślał, że ktokolwiek z nami gra. Proszę bardzo. No i dalej nie. No dobra, no to zwykłe, nudne kółko, proszę bardzo. Najzwyklejsze, nudne kółko. Jest mu gorąco. Kolor nasz to niebieski. Więc dostaniesz... Mogłem powiedzieć, że najlepszy byłby dla ciebie deszcz, ale znając szczęście, to będzie pewnie jakaś koszulka. Zrobimy jakąś taką idealnie sfitowaną na ciebie. Nie? Dobra, pogrubimy koszulkę. Jeszcze pogrubimy. Dobra, to zrobimy deszcz, który na ciebie pada. Albo o, zrobimy cię w wodzie. O, to jest najlepsze rozwiązanie. Będziesz chłodny i załatwiony. Wyżej. Wyżej ta woda. Aż nie wyrabia komputer. Nice. I teraz jesteś chłodny. Dobra, może wolisz po sam nos wodę. Nie ma problemu, proszę bardzo. Ja jestem po to, żeby dostarczyć to, czego potrzebujesz. Chyba jednak nie. No dobra, to czego może ci brakować tak naprawdę? Mamy niebieski kolor, jest ci gorąco, więc nie wiem, czy naprawdę liczysz na deszcz? Ciężko stwierdzić. Liczysz na... Na co on może liczyć tak naprawdę? Podpowiedź. Myślę, że podpowiedź to nie jest dobrym rozwiązaniem. Myślę, że on chciałby mieć pełną koszulkę. A może jednak nie? 60% do jakiegoś prezentu. Okej. Okay. Jak widać, rozwiązaniem jest prawie to, co ja miałem na myśli, tylko że musimy zrobić mu krótką koszulkę. Krótka koszulka jest okej. Okay. Na długi rękaw już nie. Mamy kurę. Kura musi mieć jajko. Masz, kuro, dostaniesz złote jajko. A może... Nie, może koguta jej narysować? Może jej drugie jajko narysować na dole? Może chce mieć całe, nie wiem, całe królestwo jajek? To jest też jakaś opcja, nie? A może packę? Packą ją obudzimy. Obudzimy ją packą, o, na muchy. Też nie to! Więc czym to może być? Szczerze mówiąc, ja nie wiem, ale jeśli wy wiecie, napiszcie w sekcji komentarzy. Jeśli chcecie więcej odcinków z tej wspaniałej gry, napiszcie oczywiście o tym w sekcji komentarzy. Póki co zapraszam bardzo serdecznie, jeśli chcecie kupić bardzo fajne koszulki, bluzy z oczywiście mojego sklepu, to macie link w opisie newhorizonwear.com. Bardzo fajna jakość, bardzo ładne wzory. Zresztą możecie sami tak naprawdę to zobaczyć. Bardzo dużo osób już zamówiło, więc zapraszam bardzo serdecznie do tego. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Nie zapomnijcie również o łapce w górę i subskrypcji. Trzymajcie się ciepło, no i cześć!